Cześć, jestem Marcin, teraz w kolejnym odcinku domyka, to już Five Nights at Freddy's 1 Rewritten, drugi odcinek. Lecimy dalej, piąta noc. Mówiłem, że może do tego siądę, może to dokończę i postanowiłem, że tak właśnie zrobię. Ten film jest sponsorowany przeze mnie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą, bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. Więc ty. Czego mogę na M? Kurw. Teraz mogę. No klikam M, zamknij mordę. No i będzie teraz tak dzwonić. No nie gadaj. Już się dzwoni. I tu już imprezka się pyta, okej. Ale bit, ale hicior, kurde. Dobra. Zaczęło się. Dobra, tego dalszy nie robimy. Co dziwne. A, dobra. Nie słyszałem, żeby Frey się ruszył, a go nie widzę kamera. Chyba jest po prawej. Jest Freddy. Okej. Okay. No Freddy to jest chuj w tej części, tak szczerze wam powiem. Freddy to skurwysyn, trochę. Nie wiem, czy jest po prawej, czy... już zamykałem. Ale przybieg. Ej, nieźle. W którego tu teraz mamy? Wcześniej był Freddy. Dobra, dalej. O,
kurde. No to nie jest łatwe w porównaniu do poprzednich nocy, co jest dziwne. Zamknij pysk. Dobra. Przestań dzwonić. Ja nie rozumiem jakby... Okej, okay, oni znowu tańczą. Tu się odpierdala coś. No, normalne. Wszystko normalne, jak Freddy Fazbear spisał. Może się zamknąć? To mnie najbardziej wkurwia. No, przestaniesz wreszcie, kurwa? Gdzie można? Jest tutaj. Dobra. Trzeba trochę oszczędzić prąd. O kurwa, już myślałem, że ktoś mnie zabił. Jesteście pojebani. Znowu się gdzieś ruszył. Ja nie wiem, kiedy ja mogę te drzwi otworzyć. Bo się boję te prawie drzwi otwierać. Ale ja kurwa nie patrzyłem. On od razu biegnie? Foxy only moves when pirate call of camera is not active. Okej, okay, ja wiem. Tak działa Foxy, jak się na niego nie patrzy, to biegnie. Ale od razu? On nigdy nie biegał od razu. Albo bad RNG miałem, nie wiem, ale... Dosłownie... Przed chwilą był na kamerze i nie patrzyłem na kamerę z lewym korytarzem, więc... No był tutaj, na kamerze 8. Nie patrzyłem na kamerę 9, żeby wywołać jego bieg. A on biegł. Zewe, może złe RNG miałem. Nie no, jeśli tak naprawdę jest, że od... Czy nie trzeba tu spojrzeć? I on od razu biegnie? Może tak być. Mogli to tak zmienić. W takim razie jest trochę chujowo. W takim razie moja taktyka się trochę zmienia. Odrobinę. Odrobinkę. Okej. Oni nie chcą tam śpiewają. Jestem ciekaw, czy RNG jest w stanie zrobić tak, że oni będą przez całą noc, to... Nie, nie, nie jest to możliwe.
bo już się ruszyli. Gdzie jest Freddy w ogóle? Bo ja nie spię. Halo? Nie było słychać, żeby Freddy się ruszył. Nawet się nie zaśmiał, więc... Co to ma być? O, teraz się zaśmiał. A nie wiem, ja coś słyszałem z prawej. Ja tych drzwi prawych nigdy nie zamknę. Czy Freddy tu jest? Te monitory mogą, kurwa, przestać? Czy one... Nie mogą. Nie mogą. Druga drzwi. Słyszałem coś z prawej. Ja nie wiem, to chyba był Freddy. Fajnie, że się Freddy'ego da tak trzymać. O kurwa, on zaraz będzie biegł. Jestem przygotowany. Dobra. Znaleźć Freddy'ego. Tu jest Freddy. Okej. Wyszka? O, jaka fajna, jaka miła przyjaciółka. Cześć. Myśmy się nie widzieli dawno. Znaczy ja tam cię podglądałem na kamerze. Ale no to nic. Przestań. No właśnie, chciałem sprawdzić. Ja nie mam prawdą. Jest czwarta. To jest... Jest problem. Jest duży problem. Ta, to się nie uda. Muszę bardziej oszczędzać ten prąd, kurwa. Ale jak nie wiem, gdzie jest Freddy, to co ja mam zrobić? No, tam. No. Nie wiem. Naprawdę muszę klikać escape. Dobra. W takim razie jeszcze raz. Jeszcze raz. Więc... Ty bądź cicho, chłopie. Tego na razie nie robimy. Pamiętajcie. Chociaż... Czy powinienem? Jakby... Ja chcę to zrobić kiedy indziej. Ale jak mam się męczyć podwójnie, to się zastanawiam w sumie. Czy ma to sens? To jest? Okej, bo oni po raz kolejny się na początku tak włączają. Czy to jest chyba scripted? To jest chyba scripted. Mam wrażenie. Nie wiem.
Czy jest już pierwsza? Już jest pierwsza. Tak, to jest scripted, bo jak już szłem, to oni się też włączyli przecież. No właśnie. I później Foxy się ten, bo ja szedłem tu. Oni się tu włączyli. Tu później był Foxy. Foxy później biegł za mną. Ej. Ej. Chyba, że nie, bo ja teraz się na niego patrzę. A wtedy się na niego nie patrzyłem. Okej, okay. Zaraz ufry jego, to na szczęście. Tu jest. Hej, Fazbear. Mam nadzieję, że go słyszę, że ci śmieje z prawej. Było? Okej, okay, nie wiem czy to był Freddy. Coś mi napierdala z prawej. Okay, on zaraz będzie biec. Gdzie jest Freddy? Tu jest Freddy, okej. Okej, jest git. Freddy? Tu jest Freddy, okej. Tu nic nie ma, tu... Fred, kurwa! Siedź na dupie! Ej, znowu tu jest. A, zajebiście. Okej. Dzięki, Freddy, że ciebie posłuchałeś. Nie wiedziałem, że tak może być. Że chłop przeniesie się w to samo miejsce? Okej. Stoi tam w korytarzu, który ewidentnie jest inspirowany korytarzem z filmu. O, była cika. Nawet nie widziałem tak szczerze. Nawet jej nie słyszałem. Po prostu pomyślałem sobie. A! Freddy'ego nigdzie nie widzę. Foxy zaraz będzie biec. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Zaraz będzie biec. Zaraz będzie biec. A ja mam mało prądu. O kurwa. Pierdolę. Jest z piąta. Nie wiem. Muszę znajdź Freddy'ego. Znajdź go. Kurwa jest prawy jak jest prawy jak chuj. Jest piąta! Jest piąta, kurwa! Szósta! Teraz szósta musi wbić! Musi wbić szósta! Right now!
Jest! Jest! O mój Boże! Zrobiliśmy to! Wow! Udało się przetrwać całą tą noc. Daj mi mój czek, Mike Schmidt! Moje kurwa... $250! Ta-dam, 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 ta-dam. Kurde. Ale że FNAF ma kredyty takie? Takie... W sensie FNAF 1 nie miał chyba kredytów, nie? Chyba nie miał. Po prostu był ending i tyle, nie było kredytów. No w sumie, po co miał być kredyty? Jakby... Wszystko sam robił Scott, więc... Po prostu pobierał jakieś tam... Darmowe dźwięki z internetu, co nie? I... Wiadomo, a przy tym... Tu już zgaduję, że trochę więcej osób właśnie... Jak widać, siedziało. Jakaś osoba od modelów, jakaś od animacji, jakaś od muzyki i tak dalej. Nie no, fajne. Fajne, naprawdę bardzo fajne. Podoba mi się. Thank you for playing. Nie ma za co. Aha, escape to return to menu. Okej. Co to było? The fuck? Ej. Co? Co to było? Ej, to było Five Nights in Read. Ale... FNAF in real time. Czekaj, bo ja teraz nie wiem, bo to też był fun game. A czy to jest ten sam fun game? Bo ja już nie wiem. Ja jestem teraz trochę zmieszany. Czy to jest ten sam fun game? Po prostu pod inną nazwą? Czy to jest... Po prostu są dwa fun game'y od tego samego gościa. Ej, bo tu pisało ten... Tu było napisane, od kogo to jest. Fun game i data wydania. A teraz jest FNAF in real time. I jest... Wyjście, więc... Ja będę continue, bo tutaj jest chyba szósta noc. Tu jest... Co tu się dzieje? Ej, bo... Okej, teraz to tu mamy. Jak dam continue? Ej, nie, wracaj, co? Ej, ja nie rozumiem, czegoś tutaj nie rozumiem. Czegoś tutaj ewidentnie nie rozumiem. Bo przeszedłem to piątą noc i zrobił continue. Znowu mnie cofnęło? Co? Ja nie rozumiem czegoś. Dobra. W takim razie... Ja stąd spierdalam. Ja stąd uciekam, dobra. O nie, coś się... O nie, gra mi się ten. Muszę wyjść i wejść. Dobra, ja tu spierdalam, małe problemy techniczne były, ale teraz wszystko.
Wszystko jest git, wszystko jest git. I halo? Ja nic nie widzę, ja naprawdę, ja nic nie widzę. Okej. Tu jest to wyjście. Halo? Okej. I tu będzie teraz run, co nie? Właśnie, run. Dokładnie. I teraz... Jestem sobie już skryty. Uciekać. Ja tu nic nie widzę. Ja bym sobie musiał... Bym musiał ekran sobie podjaśnić. O! Tu jestem. Okej, tu jestem. Jeszcze mi światło świeci, kurwa. Nic nie widzę. Dobra, ale pamiętam już, gdzie mam iść. 1, 9, 8, 3. Okej. Okej, ten zniknął. Okej, i spotkamy się znowu in the office. Okej. Tu mam office i tu wchodzę do środka. I teraz mam tą głupią. Głupio to mało powiedziane. Sytuacja, że mam tu Golden Freddy'ego w środku. No i jest w miarę ciężko, nie? I też się zastanawiam nad taktyką, bo... Czy ja widzę Freddy'ego? Znaczy, słyszę Freddy'ego, bo... Widzieć, ja, ale... Widzieć to jego mogę na kamerach, ale... Czy ja go słyszę, kto jest z prawej strony? Czy jest takie... Przynajmniej lekkie stereo? Bo jak... Tak? Na przykład teraz go nie słyszę. Żeby był z prawej. Ale jeśli tak, to mógłbym to wykorzystać. Okej. Jest tam. Kurwa, no przestaniesz. Ten Golden Freddy jest pojebany. No on trochę za często atakuje. Tak emo, nie? Proszę te jakieś kroki. Czemu twojego by z prawej? Jakby z lewej, ale z prawej. Było dziwne. Ja go słyszał w lewej słuchawce. Ale gdy miałem kamerę włączoną, to tak był z prawej. Chica tam jest. Więc na razie się tak bardzo frame nie muszę przejmować. Skoro i tak drzwi mam zamknięte. Czy jest czwarta chyba? Chyba? Zgaduję?
czy jestem w stanie to zrobić bez patrzenia na Freddy'ego? To by było spoko, nie? Ale... szczerze wątpię, czy jestem w stanie to zrobić. Łopie! Przecież otworzyłem kamerę, ty kurw! Mogłem to zrobić. Mogłem to zrobić. Ja pierdzielę, nie. Ty jesteś kurde gorszy, najgorszy. Ja pierniczę. Ja poczekam. Ja na razie, ja oszczędzam baterię. Na razie nic się nie dzieje. Okej, dzieje się. Freddy już przyszedł. Na razie ten nie atakuje, ten pajac. Okej. No teraz taki spokojny się wydaje, nie? Pierwsza. Pierwsza? Chyba, że już druga. Ja nie wiem, gdzie stoi. Okej. Tam był Freddy. Razem z Foxym. Co? Ty taki spokojny teraz jesteś. Nie uważasz, że to trochę dziwne? Mam dziwne wrażenie, że Freddy tu może być. Ej, on teraz trochę za spokojny chyba. Ani razu mnie zatkował teraz. Wpadaj. Ho, 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 wykakałem. Teraz myślę, że... Ciekawej. Okej, rozumiem. Gdy jestem z tej strony i słyszę go z prawej, odwracam się i słyszę go... nie tyle co z lewej. Po prostu to się... zamienia w stereo, tak jak... w sensie... no słyszę go ze środka, nie? Czy ty kurwa możesz? Byłeś takim ziomem. Ja pierdolę. Okej, ale czyli... jestem w stanie chyba wyczuć, czy Freddy jest lewy, czy z prawej. W sensie, czy ogólnie, czy gdzieś jest, czy z prawej jest. Czy ty kurwa możesz? No przestań. Nie, pierdolę, dobra, nie. To był Freddy.
Dobra, czyli to jednak nie jest aż takie łatwe, tak jak sądziłem. Chyba, że po prostu się za bardzo skupiłem na tym Golden Freddy. Ja pierdolę, przecież ty jesteś... Ty nie jesteś normalny, chłopie. A on przecież przez północy siedział na dupie i się nie ruszał. A nagle mu się kurwa przypomniało, nie? Nagle mu się przypomniało. O, trzeba. Że ma komuś kurwa utrudnić życie. O, tu jest Faye Faber. Że on to może być. Nie wiem, no ale wytrzymam długo bez patrzenia na Freddy'ego. To też jest RNG. To też jest RNG w chuj, jakby. Przestań, chłop. Halo? Czy ja mogę wreszcie sprawdzić te drzwi pierdolone? Normalnie FNAF-y bym już nie żył, nie? Tak. Chwilę bym nie sprawdzał drzwi. Już bym nie żył. Ja nie wiem, gdzie on jest w takich sytuacjach. Jest z prawej, kurwa. Jeszcze Foxy. Freddy, rusz dupę. Jest Freddy. Okej. Znowu nie gdzie jest. Okej, tam jest. Nie no, fajne. Fajne, mocna gra. Przestaniesz? No i znowu się ruszył. No Freddy kurwa. Czyli Fazbear. Frederyku Faz Niedźwiedź. Co pan wyczynia? No przestań! Kurwa. Właśnie. Boni tu jest. Oj, oj. Czy to jest piąta? Czy to będzie szósta? Proszę, proszę, kurwa. Nie rób mi tego. Freddy. Freddy.
przecież żyłem już długo, to musiała być piąta. Daj mi po prostu szóstą, okej? Okej, to możemy się dogadać. Co on to zaznaczył? Czy to dopiero teraz piąta była? O nie. Słyszałem, jak zaznaczył w dzienniku. Czy dopiero teraz piąta wybiła? Nie. Prawda? Naprawdę? O. Jezu Chryste. To jest okropne. I nie mogę nawet sprawdzić, która jest godzina, no. Nie. No to jest już jak koszmar. To już infarkt. Jest jak koszmar. Siema. Jak się macie? Koledzy. Pierdolę. No, nie wiem, gdzie jest Freddy. Czy tam był Freddy? Nie widziałem go. Nigdzie nie widzę Freddy'ego. Chyba dobrze zamknąłem. Tu jest. Kuchni był. Tam jest. Okej. No ja te drzwi kurwa nigdy nie... Nie zostawię otwarte. No nigdy. Dobra. Okej, jest tu. Musiał tu być. Musi tu stać. No kurwa, nie ma innej opcji. No przestań, kurwa, to nie jest normalne. Tu nie ma Freddy'ego, tu jest Freddy. A, jeszcze Chica tu jest, no nie. Kurwysynie. Ja nie wytrzymam. No ja nie wytrzymam. No zaraz mnie coś kurwa. No nie. No po prostu no nie. Ja nawet nie mam siły krzyczeć przy tej grze. Ty jesteś najgorszy! Dlaczego ty tu jesteś? Kto to wymyślił? O. Ja pierdzielę. Dobra, Freddy, gdzie jest Freddy? Freddy, proszę cię. Tu jesteś. Zostań tu. No ty kurde.
Żółty ciulu. Nie wiem, gdzie jest Freddy. Mam to gdzieś, zamykam drzwi. Jest po prawej. Nie, nie ma bata, dobra. Do reszty. To Bonnie i Chica nie są problemem. Przestaniesz? Kurwa. Ale zdążyłem. Ale zdążyłem. Nie wiem, gdzie on jest. Siedź na dupie, proszę cię. Jest, prawej. Nigdzie go nie ma. Czy ty możesz? Naprawdę, czy ty możesz? Ty mnie męczysz już. Chłopie, ty jesteś... męczący. Nie widzę go. Tu jest. Ja w to nie wierzę. Fuksi, fuksi, kurwa. Przy drzwiach. Musi stać przy drzwiach. Okej, okay, nie mam prądu. Kurwa, no proszę cię. Proszę cię. Co? Teraz jest piąta? Nie. Nie. Dobra, wytrwałem dłużej, ale... Kurwa! Gdyby ta szósta wbiła, to by był cud, nie? Ale... Praktycznie dopiero piąta wybiła, więc... Ta. Ta. Czy ja mogę to jakoś, nie wiem, wyliczyć czy coś, ile tych ten
ile razy on to ten. Bo on teraz zaznaczył coś. Czyli. Była 12 teraz czy pierwsza? No i co to było? No i co to było? Nie wiem, za krótko trzymałem. Za krótko miałem tą kamerę na sobie, czy co? Nie rozumiem też. Nie wiem, może za krótko tą kamerę, może bym po prostu dłużej trzymać. Tak, nie wiem. Jak mask w Dafie 2, nie wiem. Nie wiem, jaki to ma sens. To zawsze działało, Golden Freddy zawsze działało tak, że wystarczy po prostu na sekundę podnieść i ściągnąć i już jest spokój. A ten to jakiś dziwny jest, jakiś, nie wiem, wymagania ma specjalne. Bo nigdzie Freddy go nie widzę. O, nie mówcie mi, że on od razu na początku się mi zrespił pod drzwiami. No zrespił się pod drzwiami na początku. Co za ham? Freddy Fazboy. Okej. Nie widzę go. Tu jest. A najgorsze jest to, że tutaj Freddy go chyba patrzenie na niego w ogóle nie zatrzymuje. W ogóle. Freddy musi być pod drzwiami. No nie ma bata, żeby gdzieś indziej był. No nie ma go nikt. No jest. Dobrze. Jest dobrze, ale mogło być lepiej. Na pewno nie jest dobrze z złą baterią. Zamknąłem drzwi. Czy ja je zamknąłem i otworzyłem znowu? Spanikowałem. Ugh. Ta gra mnie doprowadzi do zawału. Super. Super, zajebiście. Dobra. Nie, ty, kurwa. Ja chciałem spojrzeć na zegar w telefonie. Sprawdzić, która jest godzina. Ile tu już mniej więcej nagrywam. W takim momencie ty mnie atakujesz sobie. To widzicie, no, taki z jego ham. Ham i prostak. Wyczuł kurde szansę dla siebie i skorzystał. Dobra, poczekajmy. Bo ja słyszę, że coś tam szkryfla, nie? Tam w tym zeszycie. O, Freddy jest tu. Czy ty możesz?
Najlepiej jak są tutaj na tej kamerze razem. Wtedy mam dwóch na oku. Okej. Przestań, kurwa, ja nic nie widzę, nie wiem co się dzieje tutaj na tym ekranie, a ty... Wszystko mi mruga. Przestań. Co był Freddy? Chyba nie. Chyba nie. No, tak myślałem, Freddy był bliżej niż sądziłem. Mhm. Tak. Freddy is ready. Gdzie jest kurwa Bonnie? Też w sumie. Ja nie wiem. No ja tego nie zrobię. Tu jest Freddy. Przestań. O, siema. No już dobrze, żeśmy się nie widzieli. Czy ty możesz? Proszę, proszę cię, kurwa. No jest. Okay. Nie myliłem się. Jestem pod drzwiami. Jestem Freddy Fazbear. Śmieszy mnie zabijanie strażnika. Ty, kurwa, co było? Spadaj, gościu. No i kurwa, no co? Co ja mam zrobić? To na pewno nie jest piąta. No, dopiero teraz piąta, naprawdę. A gdyby go tak, kurwa... Nie wiem, oblać wodą. Gdyby go tak jak w filmie po prostu, tak... Z paralizatora go tak... Kurde... Mam taką ochotę teraz, w tym momencie. Tak z paralizatora, jak Mike w filmie. Normalnie... Gdybym tylko miał, nie? Gdybym tylko miał przy sobie. Nie mogę, nie mogę. Jestem bezbronny, mam tylko drzwi. I kamerę. Muszę bronić przed pajacem. Prądu też nie mam. Za bardzo. Muszę oszczędzać wszystko. Umarłem już chyba z
500 tysięcy razy, ale wciąż próbuję. Jest git. Może powinienem po prostu olać Freddy'ego Fazbera. Może? Jak tu mówiłem wcześniej? Ale nie skończyło się to dobrze, więc... Nie wiem. Mogę próbować. No ja sprawdzę kamery. Aha, i ten się od razu obudził. No nieźle. Już czuję, że coś tam chodzi. Dźwięki z prawej to chyba nie jest Freddy. Bo on jest tam, tu jest na kamerze z Foxym, więc... Czy ty możesz? Po tej grze to ja chyba ogłuchnę, naprawdę, przez te wszystkie dźwięki losowe. Zamknę, tak, w razie był. W razie czego? No wiecie. For safety, nie? No właśnie, dlatego. Nie wiem, czy słyszeliście w słuchawce sprawy, tak samo jak ja, ale... Tak. Dokładnie. Jak się nie mylę, powinna być już druga. Druga, a ja mam 66 prądu. Okej, Foxy robi dam. Dam, dili, dam. Freddy. I feel Freddy. Okej. Jeszcze nie. I feel Foxy. Jeszcze nie Foxy. Stosuje się. Teraz. Freddy jest tam na kamerze. Foxy, biegnij. Nie zużywaj mi więcej prądu, proszę, Foxy. Halo? Okej. Nie spierdol mi tego. Ty kurwo. Kupo gówna. Przestań. Dobrze. Okej, jest po prawej. Dobrze, że drzwi zamknąłem. Mam 32 baterii. Pojebał cię. No. Coś go boli. Coś go chyba boli. Ja go po ślady wolą. Nie spierdol mi tego! No i...
Mam przejebane. Mam przejebane. Oba drzwi zamknięte. Prąd leci. No i... chuj to strzeli. Naprawdę. Jest! Szósta! Nie! Tego się nie spodziewałem. Dobra. Tego się naprawdę nie spodziewałem w tym momencie. O kurwo. Udało się. Co jest? I'm sorry. I couldn't do anything. Nie mogłem nic zrobić. Przepraszam. Okej, okay. Chcę tobie wybaczyć. Proszę, zapomnij mnie. Nie zapomnij mnie. Don't forget. Nie zapomnij mnie. Okej. Okay. Okej, okay, zostałem wylany. Mike Schmidt. Reasons? O, nie przeczytałem. Dobra, ale pewnie macie przeczytane, więc tam zapauzujecie, nie? I sobie przeczytacie. Zgaduję, że przez odor, tak jak było w oryginalnym FNAF-ie. Wow. W sensie, że odor, w sensie, że smród, smród i jebie gównem. Ja wiedziałem. To jest... naprawdę emocjonujące. Co prawda, zakończenie nie jest aż takie też, ale jest na chłopę. Jest takie... Nie jest za dużo loru, ale jest trochę loru. Trochę dodali loru, więcej niż było we FNAF 1, ale nie dodali go przesadnie dużo, tak żeby... to przypominało wciąż FNAF 1, a żeby nie było, że to jest jakiś fan, w sensie to jest fan game, nie? Ale żeby to nie było jakiś fan story czy coś takiego, tylko po prostu chcieli odwzorować tą samą historię, tą samą grę, ale w bardziej nowoczesny, w bardziej nowy sposób ją pokazać. Mamy true ending. Wow. Wow. Naprawdę wow. Jak ja się cieszę, że mi się udało to zrobić. Co to jest? Okej, okay, mogę się poruszać. Dobra, ja wiem. Co to jest? To... aha, okej, okay, jak podchodzę, to się... ekstras włącza. Ej, tu jest normalnie ten, jak auto od Majka z filmów. Tam jest w ogóle, co to jest? Nie mogę przybliżyć jakoś. Okej. Nie wiem, co to jest. Jakiś paper pal. Trochę mi ścina tą grę czasami. Wow, teraz wiem dlaczego. Co to jest? Co to jest? What the fuck? Świąteczny Freddy Fazbear. O kurde. Kiss me on my hot mouth. I feel it romantical. Freddy Fazbear. On tutaj ma faktycznie te rękawiczki białe. O kurde. Jakie fajne rendery. To wygląda zabawnie. Świąteczny Freddy Fazbear. Okej. Okay. Mam wrażenie, że to jest po prostu ten tutaj po środku, to jest awatar twórcy gry. Mam wrażenie. Czemu trzy razy Bonnie tu jest? What? A tutaj jest ten! Tu jest cała czwórka w kinie, oglądając film FNAF. Widzicie? To jest właśnie to, a tu jest maska Spring Bonniego? Okej. Okay. Fajne. Naprawdę fajne. Okej. Okay. Screenshot zrobione przez dewelopera. Okej. Okay. Rozumiem.
Ja mogę tu biegać. O kurde! Ale ja uwielbiam to, że używają te piosenki z Freddy and Friends, z tej animacji rysunkowej. Zrobiłam przez Steel Studios. To jest super. Ale jeszcze, gdyby jeszcze użyli ten... Bo w filmie była inna piosenka na przykład. Było I feel when you sleep. I hear... Kurde, jak to było? Coś gdzieś było, że... Słyszę twoje sekrety, gdy śpisz. I hear secrets when you sleep. Coś takiego było. Okej, okay, tu jest parts and service. Mogę wejść w interakcję? Nie mogę. Nie ma żadnych Princess Quest ani nic. Okej. Okay. Okej, okay, bo tu jest teraz ten hall tutaj taki. Aha, i tu przecież przebiegałem, pamiętam. Ej, ale tu przecież wcześniej była jakieś... Po prawej... Z Foxy był przecież. Tu, skąd on się wziął? Bo ja się schowałem za tym. Co nie? Za tym się schowałem. A tu po prawej był... Foxy gdzieś. A to jest ściana. Nie rozumiem, co tu się stało. Okej. Okay. O. Gdzie jestem? Dobra, bo ja się... The fuck? Dlaczego on tak pierdzi? Foxy? Co jest? Ale on ładny, naprawdę. Super wyglądają te animatroniki. Co tu się... Aha. To zrobiłem. Ja nie chcę, ja nie chcę, halo, ja nie chciałem wchodzić w tą noc. O nie, nie zwiedziłem do końca. Ej, dlaczego nie ma tego w menu? Zgaduję, że jak będzie continue, to jest znowu ta noc. O nie. Nie zwiedziłem do końca, Jezus, a ja myślałem, że tam będzie jakiś ten... Jakiś easter egg z tym. Że tam będę mógł coś odkryć. A to po prostu mi noc włączyło, ej! Jaki scam! Ja chciałem to zwiedzić do końca. Dobra, nieważne. Nieważne. I guess, że nie wiem, zobaczę sobie gdzieś na YouTubie, jak ktoś to zwiedza po prostu do końca, ale... Kurde... Przykro mi, że nie mogłem tego zwiedzić do końca. Fajnie, że ktoś coś takiego zrobił, że można po prostu pochodzić sobie po tej całej placówce, można sobie pooglądać animatroniki, jak cię nie atakują przy okazji, można pooglądać jakieś rendery stworzone przez twórcy gry, jak to wyglądało, jaki był proces tworzenia gry i tak dalej. To jest naprawdę ciekawe zobaczyć. I nie wiem, fajnie, że coś takiego ludzie dodawają, na przykład w The Joy of Creation też tak coś było. The Joy of Creation, jedno z lepszych fangame'ów, jedno z moich ulubionych, więc to naprawdę super. Jeszcze fakt, że The Joy of Creation dostaje swój reboot, nie wiadomo jeszcze kiedy wyjdzie, ale prawdopodobnie wyjdzie jakoś... No, nie powiedział, że może w tym roku, ale może w kolejnym, bo już twórca The Joy of Creation właśnie pokazywał jakieś rendery i tak dalej, jakieś rendery z Chiką, jakieś z Cupcake'iem. Było coś związane z Bonim właśnie, jak jumpscare'uje.
na kamerze i tak, tak, i tak dalej, więc naprawdę, naprawdę zapowiada się super, super odnowienie DJ of Creation i nie mogę się doczekać, więc tak, a więcej mówiąc tak o tej grze, to ja nie wiem, po prostu zarąbiste, jakby to jest jeden z lepszych odnowień, lepszych remasterów FNAF 1, jakie widziałem. I jakby ja nie doliczam na przykład Shadow of the Freddy's. Nie doliczam Shadow of the Freddy's jako remaster FNAF 1, bo to z FNAF 1 jako tako nie ma nic wspólnego. Po prostu są animatryki z FNAF 1, jest lokacja z FNAF 1, ale to nie jest gameplay z FNAF 1, więc to Shadow of the Freddy's nie liczę jako odwzorowanie, remake tak zwany, czy remaster FNAF 1. Ja tego po prostu nie doliczam. FNAF Plus za to jest takim remasterem, tylko że FNAF Plus oficjalnie nie wyjdzie, więc wszystko co znajdziecie w internecie to są fanowskie wersje FNAF Plus, nieoficjalne tak zwane, więc to myślę, że FNAF Plus oryginalnie mógłby być lepszy niż to, ale jako że FNAF Plus oryginalny nie wyjdzie i mamy tylko FNAF Plus fanowski, to powiedziałbym, że to jest lepsze niż FNAF Plus, który dostaliśmy. Tak szczerze wam powiem, to jest lepsze niż FNAF Plus, który dostaliśmy. To jest mój FNAF Plus. To jest właśnie mój FNAF Plus. Co prawda nie mają tych nowych FNAF Plusowych wyglądów, tych designów FNAF Plusowych, które są przerażające. Są to designy oryginalne, trochę zmienione, jak to Freddy ma te rękawiczki, bo nie ma te takie szelki na sobie, takie jakby spodnie czerwone, czego wcześniej nie miał. Designy są lekko zmienione, ale nie aż tak, żeby powiedzieć, że to są inne postacie. Więc nie wiem, mi się podoba. To jest mój FNAF Plus, mówcie co chcecie, ale to jest dobry fangame. To jest dobry fangame, który jestem w stanie polecić wielu osobom. Więc na pewno będzie link w opisie. Mówiłem w poprzednim odcinku. Podobała mi się gierka. I nie zmieniła mi się w ogóle opinia na temat tej gry. Więc dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.